Edyta Nawrocka, witam Państwa 5 marca. Zapraszam na serwis informacyjny. Michał Z. twierdzi, że został brutalnie pobity na komisariacie. W ten sposób policjanci zmusili go, by przyznał się do sprzedaży kradzionego złomu. Mężczyzna złożył zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Świdnicy, która umorzyła śledztwo. Sąd w Wałbrzychu nakazał jednak ponowne rozpatrzenie sprawy. Michał Z. został wylegitymowany przez policjantów przed swoim domem i zabrany przez nich na komisariat. Tam według jego zeznań był kopany, bity pięściami po twarzy. Policjanci używali kabla, pałki i straszyli mężczyznę paralizatorem. Chcieli na nim wymusić, by przyznał się do sprzedaży kradzionego złomu. Mężczyzna twierdzi, że niczego takiego nie zrobił. Kazał zdjąć okulary i wstać. Nie? No to wstałem, dostałem z pięści w twarz, kazał mi usiąść. Nie? Później zaprowadzili mnie tam do innego pokoju. No i zaczęli mnie tam tłuc, najpierw znowu wypytywać, czy podpisuję im tam, że się przyznaję do tego wyroku, że ukradłem ten złom, że coś tam. Ja mówię, no, że nic się nie przyznaję. Znowu mnie do tej celi, później znowu mnie do tego pokoju, znowu tam mnie zaczęli bić, znowu pasem, jakąś tam pałką tą elektryczną straszyć z paralizatorem, tym kodeksem karnym we mnie rzucą, jakimiś książkami tam, no i żebym się przyznał do tego wyroku, nie? No, no i później jak się nie chciałem przyznać, to mnie cały czas właśnie męczyli, mówili mi, żebym powiedział, kto u mnie na ulicy jakimiś rzeczami dziwnymi handluje, albo kto robi jakieś przestępstwo u nas w mieście, albo coś, że wtedy mnie puszczą. No, no i później mnie znowu zaczęło bić pięścią po twarzy, mnie zaczęli tam kopać po tym, no i tam im to podpisałem, nie, ten papier tam jeden, nie. No i później też mnie wozili po całym Wałbrzychu, tam mnie zdjęcia mi jakieś robili przy jakichś, kurde, złomach, jakichś różnych miejscach, nie, żebym pokazywał im, że kazali mi pokazywać ten miejsca, że niby, że ja tam byłem, że to wziąłem coś, nie. No i później mnie odwieźli tam na biały kamień i wypuścili, nie. Poszkodowany zaraz po pobiciu zgłosił zajście w prokuraturze rejonowej w Świdnicy. Prokurator po zapoznaniu się ze sprawą umorzył jednak śledztwo. W uzasadnieniu czytamy. Wskazują, że zarówno pokrzywdzony, jak i funkcjonariusze wykonujący czynność przesłuchania go w charakterze podejrzanego i czynność eksperymentu procesowego przedstawiają odmienne wersje zdarzenia. Nie można określić, czy takie zdarzenie, o jakim zawiadomił pokrzywdzony, rzeczywiście zaistniało. Mając na uwadze, iż w przedmiotowym śledztwie brak jest danych uzasadniających dostateczne podejrzenie przestępstwa na szkodę Michała Z., stanowi negatywną przesłankę procesową i uzasadnia umorzenie postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie. A także biorąc pod uwagę, że przeprowadzone w sprawie czynności dowodowe nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że faktycznie doszło do popełnienia czynu zabronionego i jaki był jego przebieg, wobec braku dostatecznych dowodów pozwalających w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości, ocenić okoliczności zdarzenia, zdecydowano o umorzeniu śledztwa w przedmiotowej sprawie. Poszkodowany złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Ten przychylił się do opinii pokrzywdzonego i rozpatrzył zażalenie na jego korzyść. Tym samym sprawa powróciła do ponownego rozpatrzenia do prokuratury w Świdnicy. Sąd stwierdził, że zeznania policjantów, którzy nie przyznawali się do zarzucanych czynów, są niewystarczające, by stwierdzić, że do pobicia nie doszło. Dowody poszkodowanego w postaci zdjęć i badań lekarskich wykonanych kilkakrotnie po zdarzeniu wskazują, że został on pobity. Jednak należy ustalić, kto tego dokonał i tym właśnie ma zająć się prokuratura. Są zdjęcia, są obdukcje, są od lekarzy wszystkie wnioski, papiery, wszystko. Są chyba 3 obdukcje, 4 zrobione w ciągu 2 tygodni. No i wszystko jest pokazane, ślady pobicia, nie? I wszystkiego, nie? Jeśli prokurator mimo decyzji sądu odmówi ponownego wszczęcia śledztwa lub je umorzy, poszkodowany będzie mógł jeszcze wnieść pozew cywilny wobec osób, które oskarża o pobicie. Równolegle wobec Michała Z. toczy się postępowanie, w którym oskarżony jest o paserstwo. Początkowo oskarżany był o kradzież, potem przekwalifikowano czyn. To właśnie w związku z tym podejrzeniem został zatrzymany przez policję i rzekomo pobity na komisariacie, gdzie policjanci próbowali zmusić go do przyznania się do kradzieży. Najpierw mnie oskarżyli o kradzież, przybili mi tą kradzież, a teraz zrobili z tego paserstwo, no i a nie ma złodzieja. No to kto ukradł to, jak w ogóle się nie trzyma kupy, ani ta sprawa w ogóle jest taka pogmatwana, że... Oni sami nie mogą dojść do tego, kto to ani zrobił, ani ten, nie. Poszkodowany twierdzi, że przedstawione mu zarzuty są wynikiem nieporozumienia, ponieważ w tym dniu, kiedy zostały sprzedane na złom przedmioty skradzione ze stacji Tauronu, oskarżony zaniósł do skupu złomu przedmioty z własnego podwórka i właśnie dlatego jego nazwisko figuruje w dokumentach w skupie złomu. Podobno pracownicy złomu potwierdzają, że skradzione przedmioty przyniósł do skupu około 50-letni mężczyzna, a nie młody chłopak. Tak wynika z relacji Michała Z.
Nad piłkarzami Górnika Wałbrzych wisi widmo spadku z drugiej ligi, dlatego klub wzmacnia swoje szeregi na rundę wiosenną i zapowiada solidną walkę o utrzymanie. Przedostatnia pozycja w tabeli drugiej ligi to niewymarzone miejsce na rozpoczęcie rundy wiosennej. Strata 6 punktów do najniższego miejsca poza strefą spadkową też nie napawa optymizmem. Przed trenerem i zawodnikami stoi zatem ciężkie zadanie utrzymania się w lidze. Trener Jerzy Cyrak twierdzi, że drużyna ciężko pracowała przez okres zimowy i jest gotowa podjąć to wyzwanie. Założenie moje w tych przygotowaniach było takie, że przede wszystkim musimy poprawić naszą grę defensywną. Traciliśmy dużo bramek na jesień i teraz musimy tą dyspozycję czy grę obronną zdecydowanie poprawić, a tym samym łatwiej będzie się zdobywało bramki. Prosty przykład, jeśli wychodzimy na mecz i od samego początku tracimy bramki, których tak naprawdę dorośli ludzie nie powinni sobie pozwolić, a tracimy jednak takie bramki, to morale zespołu, całego zespołu zdecydowanie opada i wtedy nawet gra obronna nie wychodzi tak jak powinna. I my się skupiliśmy przede wszystkim na formacjach, jeśli chodzi o przygotowania i o dobór zawodników, głównie na umiejętność dobrego bronienia. W osiągnięciu dobrych wyników pomóc mają nowi zawodnicy – Krystian Stolarczyk, Seweryn Derbisz i Damian Lenkiewicz. Jeszcze rok temu władze klubu zapowiadały, że będą opierać drużynę na miejscowych zawodnikach. Jednak nowy zarząd najwyraźniej nie zamierza wprowadzać takich ograniczeń, ponieważ organizowane na dużą skalę testy lokalnych graczy nie przyniosły dobrych rezultatów. To było sprawdzenie zawodników tych, którzy byli z rejonu, którzy są z najbliższych miejscowości. Chcieliśmy przede wszystkim mieć orientację w terenie, wiedzieć jaka jest jakość tych piłkarzy. No, okazało się, że duża liczba autobusów nie przełożyła się na tą jakość. Niestety pokazało to, że w dalszym ciągu będziemy musieli poszukiwać i w dalszym ciągu będziemy musieli się oglądać i to nie tylko już w tym bliskim rejonie, ale trochę i dalej. Nowy skład będzie się także wiązać ze zmianą taktyki. Wszystko nastawione na zminimalizowanie strat bramkowych. W końcówce rundy jesiennej doszło do takich zmian, do zmiany systemu gry z 4-4-2 na 3-5-2. Też tutaj Tomek, kapitan, zmienił swoją pozycję z defensywnego pomocnika na środkowego obrońcę. Po to tylko, żeby ta gra była bardziej usystematyzowana, bardziej poukładana i tych bramek traciliśmy mniej. I mecze choćby z Puszczą u siebie wygrany 1-0. Niech to będzie większość takich meczów, bylebyśmy tych bramek nie tracili. Zmiany w strukturach władz klubu zapowiada prezes Tomasz Jakacki, który chce powiększyć skład osobowy zarządu. Bo jak Państwo wiecie, członkowie zarządu to nie są ludzie, którzy biorą z tego kasę, tylko organizują tak naprawdę pracę w klubie i nadzorują i kontrolują. I tych ludzi dla nas dzisiaj tak naprawdę jest za mało, bo organizacja będzie się zmieniała, klub się będzie zmieniał, będzie szereg prac, które trzeba podzielić, rozdzielić na poszczególne osoby, które będą się nimi zajmowały. Prezes chce także postawić na szkolenie dzieci i młodzieży, by budować solidne zaplecze klubu tu na miejscu. Chcemy rozpocząć z dniem 1 września nowy rozdział, jeśli chodzi o to. I na pewno będzie to tak zwane, mówię o szkoleniu podstawowym, ja to tak nazywam, czyli to, które się będzie odbywało w klubie. Część z tego szkolenia będzie to obejmowało dzieciaki w wieku od 7 do 12 lat, a później już jest wiek trampkarski poprzez juniora młodszego, poprzez juniora starszego. Chciałbym, żeby to się odbywało w standardach takich naprawdę europejskich czy światowych i do tego będziemy dążyli. Będą to przede wszystkim mniejsze grupy dzieciaków, dla których będzie dedykowany trener z asystentem i tam będą się odbywały zajęcia, któremu będziemy nadawali cele, któremu będziemy nadawali wyniki, kontrolę tego kształcenia, gdzie kolejne etapy tych pokoleń będą przechodziły do kolejnych celi, aż osiągniemy i wyznaczamy sobie cele te sportowe dla tej młodzieży, która w efekcie ma zasilić nasz pierwszy zespół.
Władze klubu chciałyby także przyciągnąć większą liczbę kibiców na stadion. Częściowo ma w tym pomóc nowa, zadaszona trybuna, poprawiająca komfort oglądania spotkań. Najważniejsze będą jednak wyniki sportowe, bo to one sprawiają, że Wałbrzyszanie mniej lub bardziej interesują się swoją lokalną drużyną. Rozpoczął się konkurs dla dzieci i młodzieży, w którym zostanie wyłoniony wałbrzyski ambasador wody 2015 roku. Tytuł ten otrzyma placówka oświatowa, której uczniowie zdobędą najwyższą ilość punktów w trzech etapach konkursu. Zgłoszenia można nadsyłać jeszcze do 9 marca. Organizatorem konkursu są Wałbrzyskie Wodociągi. Konkurs Wodny Świat Wałbrzycha jest częścią projektu Wałbrzyska Akademia Wody, który kierowany jest do mieszkańców Wałbrzycha i okolic, mówi Tomasz Pluta z WPWiK. Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona środowiska naturalnego. Człowiek żyjący od początku w symbiozie z przyrodą wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją przekształcać. Z perspektywy czasu, w ostatecznym rozrachunku, więcej przyniosło to strat i problemów niż korzyści. Postępująca degradacja przyrody wymusiła w drugiej połowie XX wieku kompleksowe działania mające na celu ochronę środowiska. Jedną z takich obszarów jest edukacja ekologiczna w ramach tych działań kompleksowych, w którą właśnie doskonale wpisuje się nasz konkurs Wodny Świat Wałbrzycha. Uczestnicy konkursu mogą zdobyć cenne nagrody dla siebie i punkty dla swojej szkoły lub przedszkola. Placówka, której uczniowie zbiorą najwięcej punktów, otrzyma nagrodę rzeczową wartości 6 tysięcy złotych. Jest to edycja trzecia. W ramach tego konkursu docieramy do placówek oświatowych z terenu działalności Wałbrzyskich Wodociągów. Zaprosiliśmy 120 placówek, od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych. Do 9 marca można się jeszcze zgłaszać. W ramach tego konkursu będą rozegrane 3 etapy. Pierwszy etap wiedza, drugi etap kreatywność i trzeci etap talent. Te etapy ta szkoła, która pokona z największą ilością punktów, uzyska zaszczytny tytuł Wałbrzyskiego Ambasadora Wody 2015 roku. Pierwszy etap pozwoli sprawdzić wiedzę uczniów m.in. na temat wody, jej pochodzenia, znaczenia i roli w przyrodzie. W kolejnym etapie kreatywność, który przypada na kwiecień, uczniowie będą mogli wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi i umiejętnością kreatywnego myślenia. Za pomocą dowolnych technik artystycznych trzeba będzie zobrazować hasło Woda wokół nas. W tym etapie także przewidziano atrakcyjne nagrody dla uczestników. Format całego projektu jest dopasowany merytorycznie oraz metodycznie do uczniów w każdym wieku. Warto, ponieważ nagrody będą przyznawane indywidualnie, cenne nagrody rzeczowe, jak i również nagrody rzeczowe dla zwycięskich placówek. Warto podkreślić, że ta, która wygra, otrzyma nagrodę rzeczową w wartości 6 tysięcy złotych. Finał konkursu Wodny Świat Wałbrzycha oraz jego ostatni etap Talent będą miały miejsce 12 czerwca w Akwazdroju. Uczniowie będą mieli za zadanie podczas występu przed publicznością zaprezentować jeden z wybranych tematów. Dobra woda z kranu, temat przewodni konkursu, albo woda dla życia. Hasło kończące się w 2015 roku międzynarodowej dekady organizowanej przez ONZ. Piękne panie i mili panowie, w imieniu zespołu Atrakcyjny Kazimierz zapraszam was na wyjątkowy koncert z okazji Dnia Kobiet. Zagramy dla was 6 marca w klubie Apropo o godzinie 20. Przyjdźcie koniecznie, będzie dużo piosenek o kobietach, o miłości, o relacjach damsko-męskich, będzie dużo zabawy i uśmiechu. Chłopaki z portalu wałbrzych24.com mają dla was zaproszenia. Do zobaczenia. Klub Apropo, 6 marca, godzina 20. Atrakcyjny Kazimierz czeka. Cześć. Ten weekend w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu stoi pod znakiem kobiet, bo kobiety będziemy oglądać w rolach głównych na scenie, a myślę, że i na widowni pań nie zabraknie. Zapraszam na dwie pozycje repertuarowe. Pierwsza to stand-up Wielcy Inni, Jezus Gombrowicz-Osiecka w wykonaniu Mirosławy Żak. Gramy go w czwartek i w piątek o godzinie 19. Sobota i niedziela stoi pod znakiem spektaklu Przyszedł mężczyzna do kobiety, gdzie również kobieta Irena Wójcik gra rolę główną. Jest to przedstawienie zorganizowane w ramach Wałbrzyskiej Sceny Inicjatyw Aktorskich. Jest to komedia liryczna Siemiona Złotnikowa. Opowiada o potrzebie miłości, ciepła, poszukiwaniu drugiego człowieka. Dwoje dojrzałych ludzi spotyka się na zaaranżowanej randce.
Spotkanie ich od początku przebiega fatalnie, ale przecież może warto spróbować. Może warto spróbować w ten weekend być w teatrze. Zapraszam serdecznie. W niedzielę o 12.30 zapraszamy na historię Kopciuszka w Teatrze Lalki Aktora. Historia opowiedziana językiem międzynarodowym, ponieważ ekipę realizatorów tworzyli Słowak, Czech, no i oczywiście Polacy. Kopciuszek opowiedziany troszkę inaczej niż go znamy z tych disneyowskich przygód Kopciuszka i historii, ale jest pantofelek, jest muzyka grana na żywo, są na żywo śpiewane piosenki. Także wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć troszkę innego Kopciuszka, zapraszam w niedzielę o 12.30 do Teatru Lalki Aktora w Wałbrzychu. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.